Znaczy ja powiem tylko tak, dzisiaj miał się odbyć mecz Korona Zagłębie i takowy, powiedzmy, się odbył, natomiast Korona dzisiaj nie przegrała z Zagłębiem, przegrała z panem Pskitem z Łodzi. To tyle, nie wiem, czy jak on ma na imię i tak dalej. To po pierwsze, druga zależność jest taka, że niestety gramy w Łodzi z łódzkimi drużynami i zostaliśmy wykartkowani doszczętnie praktycznie. Nie wiem, ile kartek, ale chyba dzisiaj wszyscy dostali, z tego co wiem. Bramkarz nie dostał. Bramkarz nie dostał. No, nie miał okazji, podejrzewam, żeby dać. Także tyle. Mówię i przykro. Natomiast druga sprawa, mnie osobiście łza w oku się zakręciła, to co zrobili nam kibice po meczu. I dziękuję za to bardzo i naprawdę przemiła rzecz. I jeszcze raz dziękuję. Tyle. Tadas Kijanska z Korona Kielce. Tadas, jesteś jedynym zawodnikiem z pola, z podstawowej jedenastki, który nie otrzymał żółtej kartki. No tak. Tak wyszło, że może najpierw powiem o meczu, nie? A no tak, a mnie pierwszy raz zdarzyło się w życiu, nie? Ile to grałem w piłkę, że od początku, po pierwszej gwizdka wyglądało tak, że zaczęli mecz już 11 na 12. I potem po pewnej sytuacji już zostaliśmy 10 na 12 i to nam było po prostu no, bardzo trudno, nie? Zostawili dużo siły w tym meczu i na pewno wszyscy kibice no, widzieli, jakie to widowisko było i my chodzimy na swój plac i chcemy, żeby kibice cieszyli się z tego, a no, niestety dzisiaj było tak, że to widowisko było popsute w ogóle i nie wiem, no takie bardzo dziwne nastroje jest teraz, nie? Przegrany mecz, gratulacje dla Zagłębia, no tyle, nie? Nie grałeś nigdy w meczu, gdzie sędzia pokazał 17 żółtych i 3 czerwone kartki? No, jeszcze nie zdarzyło się w moim życiu, że piłkarskim, że tyle kartek widziałem, nie? Dużo na pewno było sytuacji kontrowersyjnych, nie? I na pewno sędzia nie pomógł na tym spotkaniu i w ogóle odpuścił to spotkanie i to... Może nie skończyło się, by jeszcze na 17, nie? Więcej byłoby, nie? Chociaż my staraliśmy wyrównać ten wynik i niestety nie udało się, no co zrobisz, nie? No, Zagłębie mądrze zagrało, a my chcieliśmy to spotkanie wygrać i straciliśmy drugą bramkę i to wszystko już po meczu było, nie? A sam rzut karny? Co już o nim powiedzieć? Wiecie co powiem, że oglądałem to powtórkę, no trudno coś ich powiedzieć, tam no, dużo walki takie, nie? Każdy każdego trzyma, pada na ziemię, a także ktoś się faulował tam, powiem, że nie, moim zdaniem nie było, nie? Karnego. Chyba już każdy powiedział to, ja już nie będę się powtarzał, aczkolwiek może i powiem, że dzisiaj jedynym aktorem tego spotkania był sędzia, nie piłkarz. Grałeś kiedyś w takim meczu, gdzie arbiter pokazał 17 żółtych i 3 czerwone kartki? Nie, ja jeszcze tak naprawdę do teraz... Tak sobie myślę, czy to naprawdę się stało, czy nie. Przecież on nam zupełnie nie pozwolił grać w piłkę. Te sytuacje, gdzie gwizdał rzuty wolne i nie pokazywał kartek i te sytuacje, które pokazywał kartki, naprawdę większość z nich, myślę, że 75% tych sytuacji nie powinno nawet mieć miejsca, nie powinno się gwizdać tych sytuacji, ale cóż. To zgodzisz się, że ten karny to był przełomowy moment tego spotkania? Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie, był bardzo ostry mecz, wszyscy widzieli. Tyle żółty, karty, czerwony. Już nie pamiętam, kiedy taki mecz grał. I cieszymy się, co my byli, ta drużyna, która wygrała dzisiaj mecz. A jak można podsumować w dzisiejszym spotkaniu poziom sędziowania? Nie moje to decyzje, jak sędzie. To jest ludzie, którym ogląda sędzia pracę, oni decydują, moja praca jest grać i nie mam pretensji. Ale karny był czy nie był? Powinien być? I jak sędzia gwiznął, tak był. Także nie wiem, no, myślę, był.